Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Na środku oceanu znajduje się drabina. Została odkryta 40 km od wybrzeża Majne przez poławiacza homarów. Czubek zardzewiałej drabiny szczeblowej, spatynowany i pokryty pąklami, wystający przez szklistą powłokę oceanu. Nie słyszałeś o tym w wiadomościach i nie usłyszałbyś. Marynarka zabezpieczyła to szybciej niż można powiedzieć semper fortis. Skany sonarowe pokazały, że drabina opuszczała się w pionowej linii przez 14 kilometrów. To 10 kilometrów pod dnem oceanu, znikając w nowo odkrytym rowie, który sprawił, że Mariana wyglądała jak płytki kraniec basenu. Okej. Nie zawsze traktuję wszystko poważnie, ale nie trzeba mówić, że wyżsi rangą byli zaniepokojeni. Kto do cholery zbudował drabinę pośrodku oceanu? Skąd się wziął ten rów? Kosmici? Rosja? I tu właśnie wkroczyłem ja. Byłem oficerem METOC w programie oceanografii marynarki wojennej, pracującym nad eksperymentalnymi... Nieważne. Nie, żeby to nie miało znaczenia. Ma. Ale gdybym mówił o tym, co robiłem, kim jestem i dlaczego tu jestem, to bez wątpienia obudziłbym się na zapadni ze stryczkiem na szyi i zarzutami o zdradę, które odczytywałby mi facet w wykrochmalonym mundurze. Myślę, że jest cholernie duża szansa, że tak się stanie. Mimo to... jestem zmuszony to udokumentować, ponieważ ludzie zasługują na to, by wiedzieć, co widziałem. Rzeczy, które nawiedzają tył moich powiek, gdy zamykam je w nocy. Jestem teraz w szpitalu wojskowym, w moim prywatnym apartamencie. Próbuję dojść do siebie, ale bez odpoczynku jest to niemożliwe. Myślę, że wyrzucenie tego z siebie może pomóc. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ale jak to mówią wskazanych na Shawshank? Nadzieja to niebezpieczna rzecz. W każdym razie, nigdy nie byłem dobry w rozpoczęciach, ale chyba powinienem zacząć od nurkowania. Nazywaliśmy to łodzią podwodną, ale tak naprawdę był to kombinezon. Nie był to masywny, niewygodny, przypominający kombinezon Julesa Verna strój do nurkowania. Był lekki, odporny na ciśnienie i wyposażony we wszystkie bajery, które nadały mu niesprawiedliwy przydomek Iron Man. Nie można jednak powiedzieć, że był to jeden z tych obcisłych kombinezonów, które widuje się u nurków. Wyglądał bardziej jak kombinezony, które noszą saperzy w strefach wojennych. Pomijając to, byłem wdzięczny, że nie będzie tam 60-kilogramowego zbiornika z tlenem, który przestawi mój kręgosłup. Iron Man był wyposażony w filtr z elektrolizą, który zamieniał wodę oceaniczną w nadający się do oddychania tlen. Całe to ustrojstwo było niewidoczne dla radarów wroga i podobno mogło wytrzymać zejście tej skali. Nie, żeby było testowane... W zasadzie to miałbym schodzić w dół oceanu po złowieszczej 14-kilometrowej drabinie w eksperymentalnym kombinezonie, który testowano jedynie w basenach marynarki wojennej. Moi koledzy wykorzystali tę trudną sytuację, żartobliwie nazywając mnie laika w godzinach poprzedzających nurkowanie. Na wypadek, gdybyście nie wiedzieli... Laika był psem, którego Sowieci wystrzelili w kosmos w latach 50. Psem, który umarł. Tak więc, stojąc na krawędzi małego statku marynarki wojennej, również eksperymentalnego, nawet nie pytaj.
patrząc na kilka pierwszych szczebli drabiny, która spoczywała 6 metrów od prawej burty, zastanawiałem się, czy to był mój ostatni łyk świeżego powietrza. Mam nadzieję, że twój lunch nie był zbyt ryzykowny, zażartowała z uśmiechem moja koleżanka Matylda. Udusisz się, puszczając w to coś gazy. Uśmiechnąłem się, ale za moim uśmiechem kryły się nerwy. Surowe, mrowiące nerwy. Chyba to widziała, bo jej ręka wylądowała na moim ramieniu. Dasz sobie radę, Jones. Tym razem uśmiechnąłem się naprawdę, mając nadzieję, że miała rację. Pobliski technik zapytał mnie, czy jestem gotowy. Przytaknąłem i zostałem opuszczony z masywnej łodzi, jak meteor. To naprawdę był strój Ironmana. Duża szyba z przodu hełmu pełniła rolę ekranu, na którym wyświetlane były odczyty tlenu, głębokości, a także bezpośrednie komunikaty do i od moich ludzi na powierzchni. Była tam też kamera point of view, która przekazywała im moją perspektywę, więc mogli monitorować i nagrywać moje zejście, które rozpoczęło się godzinę temu. Schodziłem w dół, szczebel po szczeblu. Światło dzienne stopniowo zanikało, gdy schodziłem w mętną głębię. Obok przepływały ryby. Przetoczył się mały kłębek wodorostów. To wszystko było bardzo pastoralne i dziwnie egzystencjonalne. Ocean, mówię o jego ogromnej, nagiej głębi. Jest ogromny i niekończący się. Patrząc w obydwie strony, nie widzisz nic poza niebiesko-zieloną wodą i wirującymi warstwami osadów. Przypominasz sobie, jak bardzo mały i nieistotny jesteś. Nigdy mi to nie przeszkadzało do czasu wyprawy. Teraz już nigdy nie dotknę wody morskiej. Wszystko w porządku, Jones? Głos Matyldy w moim uchu. Tak, kochana, czuję się świetnie. Moje barki krzyczą. Trzeba było pozasuwać na siłowni. Gdzie do cholery idą te pieniądze podatników, jeśli nie będziesz dobrze wyglądał na plakacie rekrutacyjnym? Czułem, że uśmiech marszczy moją twarz. Budżet to mamy. Używają modeli do tego rodzaju rzeczy. Co? Mówisz mi, że napięty młody ogier z napisem wykuty przez morze nie jest prawdziwym marynarzem? To po co ja się na to pisałam? Roześmiałem się. Gdybym wiedział, że będę miał z tobą tyle czasu sam na sam, to już dawno założyłbym Ironmana. Ja też tu jestem. Głos Bradley'ego. Wyobraź sobie operatora drona. Przygarbiony, pryszczaty dzieciak wychowany na Call of Duty. To właśnie Bradley. Nie słyszałeś, że Troje to już tłum? Zapytałem. Słyszałem, że zbliżasz się do 500 metrów. Powiedział Bradley. Jezu, już? Rozejrzałem się dookoła. Zrobiło się ciemniej. Ocean wokół mnie zanikający w głęboki, ciemny błękit, który wykwitał w mętnej chmurze. Dwukrotnie sprawdziłem swoją uprząż. Zabezpieczone. Była to gruba stalowa linka przechodząca przez koło pasowe, takie coś na wałkach, wielkości cegły, które biegło wzdłuż prawej, skrajnej belki drabiny. Linka była tam na wypadek, gdybym z jakiegoś powodu stracił chwyt na wąskich, zardzewiałych szczeblach. Bo gdyby tak się stało... Cóż, słyszał ktoś o grawitacji? Zadrżałem na myśl o opadaniu w dół i w dół. Bez niczego i nikogo, kto mógłby mnie uratować. Jak się oddycha? Zapytała Matylda. Uśmiechnąłem się na troskę w jej głosie. Spojrzałem w górę na małe czarne oko w prawym górnym rogu przyłbicy. Kamerę skierowaną na mnie.
widzieli moją twarz. Teoretycznie ja też mógłbym ich widzieć, gdyby zdecydowali się przesłać jakiś obraz na ekran mojego hełmu. Ale to nie był czas na zabawę. Mój wizjer był wypełniony odczytami liczbowymi. Po lewej stronie znajdowała się mała mapa z wyszczególnieniem drabiny i mojej pozycji na niej. Czerwona kropka. Ledwo się zanurzyłem. W porządku, Złotko. Powodem, dla którego nie używaliśmy podwodnej kapsuły, jednoosobowa trumna połączona z górą stalowym kablem, było to, że byłem na tropie wszelkich oznaczeń, które mogłyby być wyryte w metalowej powłoce drabiny. Czegokolwiek, co wskazywałoby na jej pochodzenie. Jak dotąd nie było tam nic poza pąklami, krabim egzoszkieletem i grubą warstwą glonów. Kiedy mogę zjechać po drabinie? Albo możesz rzucić jakiś film na mój ekran? To się robi nudne. Mówiłem pół żartem, ale nie do końca. To było nudne jak cholera. Jeden szczebel za drugim. Aby przyspieszyć schodzenie, miałem zamiar zjeżdżać po drabinie. Ręce obejmujące zewnętrzne rurki, stopy na zewnątrz dla hamowania. Ale nie mogłem tego zrobić, dopóki nie osiągnąłem pewnego poziomu ciśnienia wody. Jakieś maniakalne bzdury o tym, jak to łatwiej będzie kontrolować zjazd. Linka nie stanowiłaby problemu. Koło pasowe zostało zbudowane tak, by przebijać skały i przez całą drogę w dół z satysfakcją kruszyło pąkle. Po osiągnięciu 1000 metrów. Głos Bradley'ego. Wylosowaliście tę liczbę z kapelusza? Im głębiej schodzisz, tym większy jest na ciebie nacisk. Łatwiej będzie to kontrolować. Cholera! Musiałem ominąć wtedy zajęcia szkolne. Zażartowałem. Częściowo. To było orientacyjne. Powiedział Bradley, nie próbując ukryć swojej irytacji. Myślę, że musiał być zazdrosny o mój kontakt z Matyldą. Ja chyba też. Matylda chichotała. Uśmiechnąłem się ponownie, chociaż nie żartowałem. Zbliżasz się do 750 metrów, laika. Powiedziała Matylda, nazywając mnie po tym cholernym psie. Lepiej mieć nadzieję, że mam w kościach trochę więcej szczęścia niż ruskie psy. Powiedziałem, skrycie licząc, że mam rację. Nie chciałbym, żebyście mnie wyłowili i znaleźli tylko mój goły szkielet. Masz sobie wdzięk. To jest coś warte. Matylda powiedziała z uśmiechem w jej głosie. Warte kolacji w przyszłym tygodniu? Bradley jęknął. Boże, przez was robi mi się niedobrze. Zachichotałem. O, tylko nie siniej, młody. Możesz nieść obrączki na ślubie. Matylda zaśmiała się. Najpierw kolacja. Gdzie? Znam takie wspaniałe miejsce zwane stołówką w bazie. W piątek o 8? To randka. Powiedziałem, kontynuując schodzenie w dół, w otchłań. Zdążyłem się już porządnie spocić, gdy dotarłem do strefy północy, która znajdowała się tuż za 1000 metrów. Przygniotła mnie mętna czerń. To było duszące, upiorne. Włączyłem reflektory zamontowane na ramionach. Dwie potężne wiązki światła wystrzeliły do przodu i... Bum! Paskudna ryba głębinowa z paszczą pełną kłów przeleciała obok mojej głowy. Krzyknąłem żałośnie i szarpnąłem się do tyłu, prawie tracąc kontakt z drabiną. Co się stało? Nic ci nie jest? Matylda zapytała zaniepokojona. Jest dobrze. Pomiot szatana po prostu złapał mnie z zaskoczenia. Potwory głębinowe? Najgłębsze. Możesz się ślizgać. Powiedział Bradley. Zawahałem się. Nagle, nie będąc pewnym, co sądzę o zanurzaniu się w dół z prędkością nieznaną, w głęboką, atramentową czerń pode mną. Życzcie mi szczęścia, dzieci. Szczęścia.
powiedzieli chórem Bradley i Matylda. Wziąłem głęboki oddech. Przesunąłem ręce i stopy ze szczebli na zewnętrzne szyny. I w końcu zsunąłem się. Nie było to tak ekscytujące, jak myślałem, ale było znacznie szybsze i mniej wyczerpujące niż schodzenie w dół. Moje oczy śledziły przemykającą drabinę, wciąż wypatrując jakichkolwiek śladów. Raz lub dwa razy zatrzymałem się, myśląc, że coś zauważyłem, a potem odkryłem, że to nic innego jak morski brud przyklejony do metalu. Gdy już zobaczyłem jakieś znaki, byłem zbyt daleko, by ktokolwiek się tym zainteresował. Zatrzymałem się. Nie jestem pewien, na co patrzyłem. Dziwny symbol, wyryty bezpośrednio na środku szczebelka przede mną. Wyglądało to jak dziwna krzyżówka arabskiego i chińskiego. Ej, widzicie to? Brak odpowiedzi. Halo? Brak odpowiedzi. W końcu głos Matyldy. Jones, nagranie wariuje, nic ci nie jest? Wszystko w porządku, słyszycie mnie? Cisza. Brak odpowiedzi. Jones, jesteś tam? Matylda coraz bardziej zaniepokojona. Powiedziałem, że jest spoko. Odezwał się Bradley z niepokojem w głosie. Stary, odbierasz nas? Odbieram dobrze. Słyszysz mnie? Czułem, jak panika zaciska się na moich płucach. Czy system komunikacji się spieprzył? Mój ekran zaczął migotać. Zacinał się. Byłem coraz bardziej zaniepokojony. Jones, nie mamy połączenia. Sięgnąłem do wizjera i trzepnąłem go. Odczyty na ekranie momentalnie się wyrównały, zanim wymknęły się spod kontroli. Teraz głosy moich rozmówców były zniekształcone. Słowa się gubiły. Mnóstwo szumu. Jones! Nie słyszę. Czy ty nas... Słuchajcie, nie słyszę was. Strach w moim głosie. Niziutki szum narastał w moich uszach, a potem... Cisza. Żadnych głosów. Nic. Mój hełm pławił się w blasku migoczącego ekranu. Straciłem kontakt ze światem powyżej. Zamarłem. Nie byłem pewien, co robić. Rozproszony symbolem na szczeblach i odłączeniem od mojej sieci bezpieczeństwa. Cóż, to nie do końca prawda. Pamiętasz uprząż łączącą mnie z drabiną? Był tam mały guzik na bloczku pod obudową z pleksji. Nacisnę ten guzik, a bloczek wyciągnie mnie z powrotem na powierzchnię. Dobra, pieprzyć to. Wracałem na górę. Nic z tego nie było warte, jeśli moja załoga mnie nie chroniła. Wyciągnąłem podwodny aparat fotograficzny schowany w torbie na piersi. Zrobiłem zdjęcie symbolu i rozpocząłem wspinaczkę powrotną. Wtedy zobaczyłem syrenę. Zniknęła z pola widzenia. Sylwetka ryby wielkości człowieka. Zamarłem. Nie byłem pewien, co widziałem. Było tam tylko przez chwilę. Wyryte w wiązce moich reflektorów, a potem zniknęło. Czy naprawdę coś widziałem? Mój oddech był płytki. W moim hełmie panował chłód. Spojrzałem na prawo. Woda była czarna i mętna. Spojrzałem w lewo. I na początku nie zdawałem sobie sprawy, co widzę. Ścianę ciał. Otaczały mnie setki syren. Ich oczy jarzyły się w świetle jak pineski. Ich ostre jak igły zęby były poszarpane i żółte. Okropne, głębinowe twory. Ich ogony były żółte i łuskowate, a tułowia blade i wychudzone.
Zamiast ramion miały cienkie jak słoma wyrostki z haczykowatymi końcówkami. Kiedy moje światło uderzyło w nie, rozdzieliły się. Odleciały w ciemność w kakofonii przeraźliwych świergotów. Jezu Chryste! Szepnąłem. Mój głos był ochrypły, jakbym miał w gardle papier ścierny. Spojrzałem w górę i zobaczyłem podciągarkę. 5 szczebli dalej. Guzik mnie prowokował. Przycisk, który miał mnie uratować. A może nie było sensu już mnie ratować? Nie czekałem. Wspinałem się. Szybko. Tak szybko, jak tylko mogłem. 1 szczebel za drugim. 4 szczeble. 3. 2. Krzykliwy chichot przedarł się przez wodę. Spojrzałem w lewo, a syrena wystrzeliła w moją stronę. Jej haczykowate wyrostki wczepiły się w mój kombinezon. Stęknąłem i broniąc się podniosłem do góry ramię. Brzytwa przeszyła moje ciało. Krew wypłynęła ze zrujnowanego ramienia. Zapłakałem. Mój kombinezon wydał sygnał dźwiękowy, wykrzykując mi do ucha ostrzeżenia. Tkanina natychmiast się zassała, automatycznie uszczelniając szczelinę, gdy syrena odpływała, by pojawiła się kolejna. Rzuciłem się na koło pasowe i już miałem nacisnąć guzik, gdy... Pociąg towarowy załadowany grozą przebił się przez moje serce. Potwornie wykrzywiona twarz syreny wypełniła mój wizjer. Zerwała mnie z drabiny. Dryfowałem, zaplątany w tę okropną istotę. Jej skrzela falowały, gdy piszczała mi w twarz. Głośny, drażniący uszy dźwięk, który przeciął mi żołądek, niczym lodowaty sztylet. Chrząknąłem i wbiłem palce w jej skrzela, nie mogąc znieść tego, jak jej ciało trzeszczało, gdy je rozdzierałem. Teraz syrena wyrywała się z mojego uścisku. Wygrywałem, ale potem już nie. Coś wbiło się w drabinę, wstrząsając kołowrotkiem, i coś innego wbiło się w moje plecy. To było jak wpadnięcie do kontenera na śmieci. Tuzin tych rzeczy zgniatało mnie. Krzyczałem, szarpałem się, walczyłem o życie. I nagle syreny rozproszyły się. Ich ogony migotały, gdy odlatywały w głębiny. Zostałem sam, całkowicie sam, unosząc się bezwładnie w wodzie. 5 metrów od drabiny. Oceniłem uszkodzenia. Mój kombinezon był w większości sprawny, z wyjątkiem ramienia. Krew przesiąkała przez materiał, wypływając do oceanu. Każda sekcja Ironmana była odizolowana, więc jeśli jedna część uległa uszkodzeniu, nie zagrażało to integralności całego stroju, więc woda nie zalewała mojego hełmu. A jednak bardzo możliwe, że wkrótce zaleje. W moim wizjerze było pęknięcie. Szybko zarzuciłem się w stronę drabiny, zbliżając się do skrzynki z liną, która była moją jedyną i ostatnią nadzieją. Wtedy to zobaczyłem. Moje serce się zatrzymało, mój żołądek się zapadł. Koło pasowe wisiało na poręczy drabiny. Było blisko oderwania się. Gdyby tak się stało, po prostu bym dryfował, opadał, umarł w tej przytłaczającej ciemności. Poruszałem się powoli, pewnie nawijając się na linę, która grzechotała skrzynką przy każdym pociągnięciu. Nadmiar liny owijałem wokół łokcia. Wyciągnąłem ręce. Końce palców dotykały szczebli drabiny. Wtedy zobaczyłem rekina. Na początku myślałem, że to może być jakaś góra, która zsunęła się z lądu bardzo dawno temu.
pozostawiona na wieki, by płynąć w tych mrocznych głębinach. Ale nie, to był rekin. Największa żywa istota, jaką widziałem w całym swoim życiu. Musiał być 2 razy większy od Boeninga 747. Wielki, blady potwór zarysowany w moich reflektorach. Oczy wielkie jak baseny. Jego paszcza. Nie mogłem znieść myśli, co może być w jego paszczy. O mój Boże. Ale to nie wystarczyło. O mój Boże, o kurwa. Wypełniał mój horyzont. Zbliżał się. Byłem sparaliżowany przez strach. Serce waliło mi w żebra jak opętany budowlaniec. Moje ręce sięgnęły po drabinę. Złapałem za szczebel. Zacząłem się podciągać. Kiedy bloczek oderwał się od zewnętrznej szyny. Spojrzałem w górę i poślizgnąłem się. Moja ręka się ześlizgnęła. Moja druga ręka wystrzeliła. Ujęła drabinkę. I wtedy pęd wody zdmuchnął mnie. Rekin przepływał, a ja tonąłem. Zepchnięty w dół siłą ruchu w rekina, przepychającego, niemożliwe tony cieczy. Machałem, wierciłem się, krzyczałem. Odczyty na moim wizjerze nadal wyświetlały ostrzeżenia. Potem zostałem wessany w głębiny. Rekin płynął dalej. Ja dryfowałem w dół. Drabina powoli i boleśnie odsuwała się ode mnie, aż zniknęła z pola widzenia. Próbowałem wzywać moich ludzi z góry, krzycząc do hełmu. W pewnym momencie przestałem. Zdałem sobie sprawę, że już dawno odeszli. I ja dla nich również. Tonąłem przez lata. Przynajmniej tak się czułem. Pozostawiony na śmierć. Więzień oceanu. Osadzony w świecie ciemności. Po pewnym czasie, wciąż tonąc, straciłem przytomność. Obudziłem się na dnie wykopu. W ruinach wielkiego miasta. Filary skalne. Kamienne iglice, resztki niesamowitych mauzoleów i koloseów wznosiły się wokół mnie, pokryte zielonkawym nalotem. Miasto obejmowało rów, tak daleko jak mogłem sięgnąć wzrokiem, co było dziwnie daleko, ponieważ dziwna świecąca sfera wypełniała mój horyzont. To było niemożliwe słońce, zielona kula światła, pulsująca i kipiąca ciepłem, unosząca się w oddali, kąpiąca te obce głębie w eterycznym świetle. Wstałem. Cienka stróżka krwi przedostawała się z rozcięcia na moim przedramieniu przez tkaninę. Wiedziałem, że to nie jest śmiertelna rana, ale była paskudna i sprawiała, że czułem się osłabiony. Zawiązałem ją mocno paskiem na rzep i rozejrzałem się dookoła. Nie było tam nic poza obumarłymi budynkami ciągnącymi się bez końca. Brzydkie ryby głębinowe przecinały puste okna i drzwi. Przez chwilę błądziłem po mieście, szukając oznak życia lub śladów drabiny, która mnie tu sprowadziła. Nie znalazłem ani jednego, ani drugiego. Chodziłem przez jakiś czas. Godzinami, dniami może. Spałem trochę. Budziłem się i chodziłem dalej. Tam czas musiał działać inaczej. Atmosfera była spowolniona i dezorientująca. Nie jestem pewien, jak długo wędrowałem. Znalazłem rozległe piktogramy na wewnętrznej stronie kopuły jakiegoś budynku. Przedstawiały one wodny lud, który kiedyś rządził tym podwodnym światem.
Widziałem stumetrowe posągi wielogłowej, smokopodobnej bestii z mnóstwem szponiastych nóg i różnorodnymi skrzelami rozsianymi po jej postaci. Wśród nich były inne, mniejsze posągi bestii, zwiniętej w kłębek. W pewnym momencie, podczas mojego trwającego w nieskończoność wyroku w tym zatopionym królestwie, zdałem sobie sprawę, że statuetki przedstawiają bestię jako dziecko, skulone w jaju. To nadało nowe znaczenie świecącej zielonej kuli na horyzoncie. Czasami, po wielogodzinnym wpatrywaniu się w zielone słońce, wydawało mi się, że potrafię dostrzec zarys zawiniętego w kłębek płodu bestii, pulsującego życiem, czekającego na narodziny. W końcu umysł wymknął mi się z rąk. Usłyszałem głosy Matyldy, Bradley'ego, szczekającego psa, który wydawał się być laiką. Czasem rozmawiałem z nimi, czasami nie, ale byłem wdzięczny za towarzystwo. A potem, po długiej, długiej chwili, umarłem. Zostałem przywrócony do życia na łodzi z homarami. Dwóch posiwiałych mieszczuchów znalazło mnie dryfującego bez ruchu i wciągnęło na pokład. Zdarli ze mnie skafander i reanimowali mnie na pokrytym rybimi jelitami pokładzie ich małego kutra. Myśleli, że jestem martwy. Moja skóra była zimna, blada jak rybia łuska. Potem mrugnąłem oczami. Odetchnąłem świeżym powietrzem, delektując się słonym smakiem na języku. Spojrzałem w górę, na prawdziwy świat, na dwóch mężczyzn nade mną. Jedyne, co mogłem robić, to płakać. Przewieziono mnie do szpitala, a potem przetransportowano samolotem do tego, w którym jestem teraz. Matylda natychmiast mnie odwiedziła. Zapytała mnie, co się stało. Powiedziałem jej. Widziałem w jej oczach, że mi nie wierzy. Ja nie wierzyłem. Byłem chudy. Moje włosy były długie, broda zaniedbana. Wyglądałem, jakbym przeżył życie na bezludnej wyspie. Poza tym, że byłem upiornie blady, a nie opalony na brąz. Ale dobrze było ją zobaczyć. Dopóki nie spojrzała mi w oczy i nie powiedziała, że zaginąłem na 8 miesięcy. Wojskowy za wojskowym przychodzili do mnie. Wyżsi rangą w czystych mundurach obwieszonych medalami. Przesłuchiwano mnie, dopóki nie zawróciło mi się w głowie. Moja historia nigdy się nie zmieniała. Kazałem im sprawdzić moją ręczną kamerę. Dowiedziałem się, że nigdy jej nie odzyskano. Nie było jasne, czy mi nie wierzyli, czy nie chcieli wierzyć. Miałem swoją bliznę na potwierdzenie mojej historii i okres, w którym byłem zaginiony. Powiedziałem im, żeby wysłali innego człowieka, ale oni dali mi jakiś urzędniczy bełkot o tym, że ocena ryzyka, bla, bla, bla. Najwyraźniej ten kombinezon, który zdemolowałem, nie był tani. Kto by pomyślał? W końcu nic z tego, co powiedziałem, nie miało znaczenia. Może uznali mnie za dezertera, który zabrał ich tajną technologię i uciekł Bóg wie gdzie. Może na Tralfamadore. Wiem tylko, że w pewnym momencie zostałem uznany za niepoczytalnego i wysłany na rekonwalescencję, gdzie pozostałem. Próbowałem nadać temu wszystkiemu sens, ale nie potrafię. Zastanawiam się nad drabiną i czy została zbudowana jako zaproszenie do tego podwodnego miejsca, czy jako ucieczka. Odkąd wróciłem, w środku mojej klatki piersiowej odczuwam przenikliwy ból. Niski szum
w głębi mojej duszy. To nieustanne. To strach. Strach przed tym, co widziałem. Strach przed tym, co może rosnąć w tym zielonym słońcu. Strach przed tym, co może stać się ze światem, jeśli to coś kiedykolwiek powstanie, by odzyskać swoje królestwo. Dotarłem do końca mojej opowieści, a nadal nie czuję się lepiej. Za każdym razem, gdy zamykam oczy, widzę to zielone słońce. Widzę, jak pulsuje i migocze życiem. I teraz wiem na pewno, że to jajo.